Witajcie z tej strony Laska Gaming, a ja mam dla Was kilka informacji w formie takiego audiologu. Dlaczego to jest sam audiolog, że nie mam nagranej kamery, chociaż mam wszystko? O tym się dowiecie za chwilę. A najważniejszą informacją tego krótkiego vloga jest fakt, że wyjeżdżam na 2 tygodnie praktycznie w miejsce, gdzie nie ma dostępu do internetu, ponieważ jadę za granicę, a tam gdzie jadę nie ma dostępu do internetu, a przez telefon po prostu nie chcę kupować pakietu dodatkowego. Po prostu chcę się odciąć na 2 tygodnie. Ostatni okres, jeżeli chodzi o moją twórczość, jeżeli chodzi o moją pracę, był dość intensywny, więc chciałbym odpocząć się, odciąć na chwilę, dlatego no po prostu nie będzie mi przez 2 tygodnie. Przez 2 tygodnie nie będzie filmów. Jeżeli byście chcieli, to zrobiłem porządek z playlistami, tak więc możecie oglądnąć to, te wszystkie starsze filmy, które nagrałem po prostu w tym czasie, kiedy mnie nie będzie. Mam nadzieję, że trochę Wam to umili czas do mojego powrotu i po prostu jakoś to przeżyjemy. A co do drugiej informacji, dlaczego to jest tylko w formie audio. Miałem nagrać dużo filmów jeszcze do czasu mojego wyjazdu, ale niestety nie mogłem, ponieważ od kilku dni walczę z nowym systemem. Miałem nagrać też film opisujący Windows 10, no i właśnie to są tego skutki. Żadne urządzenie do nagrywania nie działa mi po prostu. Przestało mi działać żadne urządzenie do nagrywania, łącznie z kamerą, łącznie z kamerą oczywiście podpiętą do komputera. Action się w ogóle nie uruchamia, OBS w ogóle nie streamuje obrazu i wszystkie inne programy po prostu nie działają. Zmieniłem sterowniki, zainstalowałem wszystko ponownie. Niestety nie udało się, tak więc będę musiał zrobić format, a jutro już wyjeżdżam, tak więc nie będę miał czasu, żeby po prostu to zrobić. No, nie będę miał czasu, żeby grzebać przy tym komputerze, muszę się spakować, muszę to wszystko, tak więc no, mam nadzieję, że po powrocie uda mi się ogarnąć tą sytuację. Muszę to ogarnąć, zrobię format, gram czysty system, bo moim zdaniem to jest cała geneza tego problemu, że zrobimy aktualizację, ponieważ innym osobom to działa. Zrobię czysty system, jak nie, no to wracam do 8.1 i to pierdziele. No, wielu osobom działa ten system, mi przestało wszystko działać, no tak bywa. Więc na moim przykładzie możecie zobaczyć, że jeżeli nie jesteście przygotowani wiedzowo i czasowo na awaryjne sytuacje, to nie róbcie na razie aktualizacji do Windows 10. No ja się trochę na tym wypieprzyłem. No i ja sobie poradzę. To nie jest sytuacja, gdzie bez wyjścia, tylko po prostu brakuje mi już czasu, żeby się przy tym grzebać. Tak więc to by było na tyle. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Kolejny film powinien się pojawić najwcześniej 24 sierpnia. Tak więc no nie będzie mnie przez chwilę. Muszę sobie zrobić wakacje. Tak więc zapraszam do swoich poprzednich filmów i trzymajcie się. Cześć.